Tej książki chyba wam nie musimy przedstawiać, bo to Śnieżna Siostra Maja Lunde Lisa Aizato w tłumaczeniu Milena Skoczko. Książka, która gościła już na naszym kanale niejednokrotnie, zawsze ją gorąco polecamy i kochamy. Każdą okazję. I kochamy niezmiennie od lat. Tak. Tak. I dzisiaj z wielką dumą, z wielką przyjemnością do tej pięknej, niesamowitej, ponadczasowej, fantastycznej opowieści dołącza jej siostra. Ale nie bliźniaczka, bo ta druga wydaje się trochę bardziej zielona od niej. Tak, jest bardziej wiosenna. Wiosenne klimaty w niej są. Tak, Strażniczka Słońca, Maja Lunde, ilustracje Lisa Aizato, tłumaczenie również Milena Skoczko. Może zacznijmy od tego, czemu te książki są takie podobne. No, niepowtarzalny klimat ich jest bardzo, bardzo podobny, mimo że ta prawi o tutaj zimie, a ta o wiośnie. Mamy również dwójkę bohaterów, chłopca i dziewczynkę. Myślę, że to też są bardzo, bardzo ważny aspekt, który tutaj łączy te książki. Nie wiem, czy masz coś do dodania jeszcze? Znaczy, na pewno mam do dodania to, że Maja Lunde słynie w ogóle z tego, że ona lubi w porę roku i tutaj mamy do czynienia z kwartetem klimatycznym zapoczątkowanym przez fenomenalną historię pszczół, kontynuowaną przez Błękit i tom trzeci, Ostatni, który ma tytuł Ostatni, a tak naprawdę jest przedostatni, bo mowa o kwartecie. I też z kwartetem mamy do czynienia w przypadku tych książek, bo zimowa książka, czyli Śnieżna Siostra, teraz mamy książkę wiosenną, czyli Strażniczkę Słońca, dwie kolejne są w drodze. Więc też będziemy mieli kwartet. To, co jeszcze łączy tę serię, skoro już jesteśmy przy Maji Lunde, więc fanom warto powiedzieć, to fakt, że w zasadzie one są odrębnymi historiami i nie łączą się ze sobą. W przypadku przynajmniej tych książek nie ma tutaj żadnego punktu stycznego, a przynajmniej my nie odnaleźliśmy żadnego. Więc to je łączy, że nic je nie łączy. Tak. No, dzisiejszy film skierowany jest przede wszystkim do osób, które szukają czegoś wartościowego do czytania dla młodszych, ale też takiego, do czego można wrócić po latach jako człowiek dorosły i też odkrywać historię na nowo, historię wielopoziomową i taką głęboką. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Oczywiście, że tak. Bo ty jesteś starsza ode mnie, więc wiesz, ja ciebie pytam, ja jestem szczeniak przy tobie, więc... Wiesz, no jednak 10 lat różnicy robi swoje. 10 lat. Chciałbyś, ale no niestety. No dobra, to tylko 3 miesiące. Ale jak 10 lat! Dobrze, Maja Lunde, Strażniczka Słońca. Zostawiam wam tutaj też Śnieżną Siostrę, żebyście mogli podziwiać, bo obie te książki są piękne. No przede wszystkim zacznijmy od warstwy wizualnej tej książki. O Śnieżnej Siostrze mówiliśmy nieraz, więc skupiamy się dzisiaj na Strażniczce Słońca. Lisa Aizato, ilustratorka. Tak. Lisa Aizato po prostu robi niesamowitą robotę. Jej ilustracje są po prostu przemagiczne. Wszystkie, co do jednej, nawet te, że tak powiem, no, te gorsze są po prostu fenomenalne. Więc jeśli te gorsze są fenomenalne, to wyobraźcie sobie, jakie są te główne ilustracje, te przepiękne, dwustronicowe, po prostu cud, miód, malina. Uważam, że chyba są piękniejsze niż na Śnieżnej Siostrze, co jest ciężkie do pobicia, bo Śnieżna Siostra jest po prostu... przecudowna, przefantastyczna, jeśli chodzi oczywiście o ilustrację. Ja jestem urzeczona i naprawdę się zastanawiam, czy nie zrobić sobie tapetki w telefonie właśnie z tutaj samą ilustracją, moją ulubioną tutaj lilia wśród kwiatów. Widzicie teraz w ogóle ulubioną ilustrację czytaczowej, widzicie też jedną z moich ulubionych. No, trzeba tym książkom przyznać, tej książce, no o Śnieżnej Siostrze mówiliśmy, że pod kątem graficznym wygląda to po prostu przegenialnie. I też często bywa tak, że my wybierając dla dzieciaków, czy pod kątem dzieciaków w rodzinie, czy dla moich rzeźnicy książkę, patrzymy, zwracamy czasami uwagę na ilustracje, ale też nierzadko przejechaliśmy się, że piękne ilustracje, tudzież ładne, niekoniecznie idą w parze z treścią. I to jest rzecz chyba najstraszniejsza. Tak, no jednak no książka powinna przede wszystkim kupować nas treścią. Dlatego my też zaczęliśmy od tego, że skupiliśmy się na grafice, na ilustracjach, pięknym wyglądzie, bo wiemy, że kupuje się oczami. Tak, no to jest coś, co pierwsze widzimy. No pierwsze, co widzisz, to okładka. To są ilustracje, jak przeglądasz, nie czytasz tekstu i nie możesz na podstawie kilku tam linijek stwierdzić, czy tekst jest dobry, tak? A ilustracje to już mówią same za siebie, tak? No więc, żeby się przekonać, trzeba przeczytać, no niestety. To skoro już przebrnęliśmy przez piękną warstwę wizualną, sprawdźmy, na czym polega warstwa tekstowa i czy ta książka może czymś nas zaskoczyć i zachwycić. To jest historia Lili, dziewczynki, która mieszka ze swoim dziadkiem, ponieważ straciła całą swoją rodzinę lata temu. Ona tego wydarzenia nie pamięta. I też lata temu zniknęło słońce. Na świecie przestało się pojawiać, zaniknęły właściwie pory roku, więc dziewczynka żyje, przeżywa to swoje życie.
można powiedzieć, w takich burych, szaro-burych barwach plusze, bezsłonecznie, tak naprawdę mokro. Egzystuje. Tak. Nawet dzieci mieszkające w tej miejscowości mają problemy z tym, żeby dorosnąć. Tak. Żeby urosnąć. Brakuje witaminy D, chyba D3 nawet, płynącej z magicznych promieni słoneczka. Brakuje tego wszystkiego, co pozwala nam żyć w odpowiedni sposób i odpowiednio się rozwijać. No jednak słońce człowiekowi jest niezbędne do życia. No i tutaj w tej książce widzimy ten problem klimatyczny na początku, który mi się bardzo mocno kojarzył od razu z Błękitem Majlundy, więc tutaj taka konotacja gdzieś tam, można powiedzieć, oczekiwania tego, co może się wydarzyć dalej albo o co chodzi. Tymczasem w pewnym momencie po prostu przechodzimy w taką strefę baśniową, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę z tym słońcem wiąże się pewna wielka historia i na tapet wychodzi tak naprawdę strażniczka słońca. Niezwykle tajemnicza, intrygująca postać. I żeby wam tutaj nic nie zdradzić, to powiem wam tylko tyle, że książka jest bardzo mocno baśniowa, bardzo mocno, można powiedzieć, taka, jakby to powiedzieć, odrealniona. Pod pewnymi kątami. I tutaj też chciałbym zaraz do tego przejść, odrealnienia. Taka no generalnie baśniowa. Myślę, że baśń tutaj jest najlepszym określeniem, tak. Strażniczki Słońca, podczas gdy Śnieżna Siostra też baśniowa oczywiście, ale w bardziej taki realny sposób. Tak, Strażniczka Słońca w taki odpływający w nierzeczywistość, w świat wyobraźni. Jak ci się czytało? Super mi się czytało. To jest ta książka, ten typ książki, który ja połykam raz, dwa. Mhm. Jest to coś, co ja lubię najbardziej. Coś, co się szybko czyta. No przede wszystkim mamy urzekający styl Majlundy, fabułę, która tak naprawdę wciąga od samego początku, ale też zadaje nam tyle pytań, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle wiedzieć, którędy iść do przodu. Bo ja na samym początku wiedziałem, no taka i taka sytuacja, ale o co może chodzić? Czyżby ocieplenie klimatu, czyżby coś? Od razu mówię, nie o to chodzi. Ja na przykład myślałam, że to jakaś klątwa została rzucona. Że to słońce zniknęło nagle, że ludzie coś zrobili i jakaś zemsta jakiegoś boga, czy coś tam mogło, jakaś klątwa nastąpić, że to słońce zniknęło. No bo jakiż może być powód zniknięcia słońca, tak? No wiele rzeczy nam przychodziło do głowy, a koniec końców okazało się, że żaden nie był bliski nawet temu, co faktycznie się wydarzyło. Nieporównywalna jest do Śnieżnej Siostry, to jednak musimy powiedzieć na samym początku, że pod wieloma kątami ta książka jest nieporównywalna. Wydaje mi się, że o ile Śnieżna Siostra była taką bardziej klasyczną baśnią, idącą w takie bardziej, powiedzmy to, nazwane jakieś emocje, o tyle Strażniczka Słońca dotyka czegoś bardziej takiego metaforycznego, można byłoby powiedzieć nawet metafizycznego. Tak, ja na początku zastanawiałam się w ogóle, jaki morał jest tej całej historii. I ciężko było mi to w oczywisty sposób zauważyć. Ty mi dopiero podpowiedziałeś, że tu faktycznie może chodzić o to rozgoryczenie, o to, co się dzieje, kiedy zawładną nami te negatywne emocje. Więc no tutaj trzeba naprawdę dwa razy pomyśleć albo tudzież przedyskutować to, żeby znaleźć faktycznie to drugie dno tej książki. Ale też, skoro mowa o przemyśleniu, to warto też tę książkę wziąć pod uwagę w taki sposób, że to jest książka, którą trzeba przemyśleć. To jest książka, o której trzeba porozmawiać. Jeżeli ją przeczytasz i ją odłożysz na półkę zostajesz tak naprawdę ze swoimi myślami, z gonitwą myśli, z bitwą gdzieś tam wewnętrzną i tak naprawdę szukasz. Ale kiedy zaczniesz rozmawiać z drugą osobą, ta książka spełnia kolejną fundamentalną rolę. Mianowicie, jeżeli podarujemy ją dziecku, gotowi z tym dzieckiem porozmawiać, nawet nie dziecku, bo to jest książka, bym powiedział, gdzieś od 12 lat wzwyż, no 9, 12, gdzieś tam wzwyż, górnej granicy nie ma, ale jest to na pewno coś, o czym warto pomówić. Jeżeli jesteśmy na to gotowi, to mamy tutaj fantastyczną, fenomenalną wręcz pozycję i pretekst do rozmowy na wiele, wiele różnych tematów, bo to nie tylko rozgoryczenie, ale tu wychodzi bardzo wiele takich nitek, których można się chwycić i porozmawiać na te tematy. No, fantastycznie wykreowani bohaterowie u Majlundy. No to chyba to nie trzeba tego wspominać, bo Majlundę po tych książkach, no ja tamtej serii dla dorosłych nie czytam, ale tutaj widać, że każda jednak postać ma swój charakter, nie jest płaska, więc oni są tacy pełnokrwiści, tak dobrze ukształtowani, jak to powiedzieć, więc tutaj ja nie mam nic do zarzucenia, bo te postacie naprawdę dobrze się, że tak powiem, czyta i można w nie uwierzyć. I mają swoje wady, zalety, ciemne, jasne strony. Widzimy to zwłaszcza w relacji, fenomenalnej relacji, ale też bardzo przykrej relacji między Lilią a jej dziadkiem. Tak. Która mnie osobiście bardzo mocno chwytała za serce. Cały czas tak kibicowałem, niech się stanie to, no niech się to stanie, no to. Przez całą książkę trzeba czekać.
I kurczę, to było strasznie przykre, ale też podkreślające wagę tego przesłania płynącego ze Strażniczki Słońca. I myślę, że pod tym przesłaniem, pod kątem tego przesłania przebija nawet Śnieżną Siostrę. Jest? Tak. No znaczy, ja powiem tak, no mi szczerze mówiąc ciężko jest wybrać, która książka jest lepsza, bo każda prawi o czymś innym. Każda jest wyjątkowa pod każdym, pod tym kątem i nie wiem, ja chyba nie potrafię wybrać, która jest lepsza. Pod kątem ilustracji tak, bo tam mi się ilustracje tutaj może dlatego, że są bardziej takie wiosenne, takie cieplejsze kolory są i tak dalej, ale tak to pod kątem historii to ciężko mi wybrać, bo są na naprawdę tym samym wysokim poziomie. To znaczy, ja nie porównuję historii, ale sama taka waga przesłania, bo jednak Śnieżna Siostra ma troszeczkę bardziej oczywiste to przesłanie, aniżeli Strażniczka Słońca i o ile po przeczytaniu Śnieżnej Siostry mamy już wyklarowaną puentę, mamy już wyklarowany morał tej historii i wiemy o co chodzi, o tyle tak jak wspominałem Strażniczka Słońca prosi się aż o to, żeby o niej rozmawiać. Nie wiem, może wydaje ci się tak dlatego, że temat, który jest tutaj poruszany jest rzadziej tematem poruszanym w literaturze. Że tak. Jednak temat tam tutaj pogodzenie się ze stratą bliskiej osoby jest tutaj taki bardziej, że tak powiem brzydko, oklepany. Bardziej uniwersalny tak, na pewno. A tutaj jednak to jest coś, co tak jest rzadziej spotykane. Może to jest kwestia tego. Przyznaję, na początku czytając Strażniczkę Słońca wchodząc coraz głębiej zastanawiałem się, nie potrafiłem się do końca w tej baśniowości odnaleźć. Dlatego, że wydaje mi się to właśnie ten temat, do którego chciałem zmierzać od początku. My coraz częściej za bardzo staramy się w książkach odnajdywać nie jakieś światy nieistniejące, czy też nie jakieś historie, które nie mogłyby się wydarzyć, lecz właśnie znajdujemy historie, które potencjalnie byłyby możliwe, albo nawet niemożliwe jest przedstawione w taki sposób, żeby wydawało się możliwe. Ja się zastanawiam, czy to jest dobre, czy złe. Że odchodzimy od takiej klasycznej baśni i dzisiaj raczej nikt nie uwierzy w to, że w lesie mógłby znaleźć złą czarownicę w domku z piernika, która chce cię pożreć. Mimo, że to jest no, na pewno tam troszkę bardziej realne od tego, co wydarza się w Strażniczce Słońca. Ale też no, Strażniczka Słońca jest dla mnie pierwszym przykładem od bardzo, bardzo dawna, gdzie bawimy się tym realizmem. I przez to właśnie jest tak bardzo nieprzewidywalna ta książka. Przez to ona do samego końca będzie nas woziła za nos, będzie nas wyprowadzała na manowce, dając tutaj gdzieś jakieś ziarenko okruszek, za którym idziesz, wierząc, że właśnie takie, a nie inne rozwiązanie cię czeka, a tutaj pstryczek w nos. Do widzenia, bo chodzi o coś zupełnie innego. No trzeba przyznać, obie piękne, ale jednak smutne historie. No, smutne historie najbardziej zapadają nam w pamięci. No. Z tym się muszę zgodzić. Dziewczynka z zapałkami, moja ukochana baśń z dzieciństwa. Strażniczka Słońca, 24 marca w księgarniach czeka na was. Piękna, zielona, wraz z pierwszymi promieniami słońca. Gorąco polecamy jedną i drugą. Jeżeli nie macie żadnej z nich, no to czas nadrobić obydwie. Jeżeli macie Śnieżną Siostrę, to do Strażniczki Słońca nie musimy was przekonywać. Przepiękna, fantastyczna historia. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.